ciszę. Czy to koniec kariery samozwańczego lidera ruchu społecznego, który wziął się znikąd i od razu rozpoczął wojnę z demokratycznie wybranym rządem? Zarząd tzw. Komitetu Obrony Demokracji w wydanym we wtorek oświadczeniu zaapelował do Mateusza Kijowskiego o niezwłoczne ustąpienie z funkcji. Zarząd podjął uchwałę wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego zarządu. Zarząd może sobie apelować, bo sam Mateusz Kijowski nie widzi w swoim zachowaniu nic niestosownego i ze stanowiska rezygnować nie zamierza. Nie widzę żadnego powodu. Oczywiście zarząd może apelować, ale ja swoją funkcję sprawuję wobec tysięcy koderek i koderów. I to oni będą podejmowali w tej sprawie decyzje w już niedługich wyborach. Sytuacja w środowisku kodowców jest coraz bardziej napięta. Wszystko zaczęło się od ujawnienia faktur w łącznej wysokości 120 tysięcy złotych, które Kijowski wystawił na rzecz stowarzyszenia w 2016 roku za usługi informatyczne, które jego spółka miała świadczyć na rzecz KOD. Pieniądze na wynagrodzenia dla Kijowskiego pochodziły z datków przekazywanych przez sympatyków ruchu. Po ujawnieniu afery wyszło na jaw, że KOD nie jest monolitem, a Kijowski naraził się wielu działaczom. Przyznam szczerze, że moje zaufanie jest nadszarpnięte. Według komentatorów rozłam w KOD jest już faktem, a odejście Kijowskiego przesądzone. Kwestią otwartą jest tylko, kiedy do niego dojdzie. Raczej ta zmiana lidera będzie musiała nastąpić. Kijowski się zachłysnął tą swoją sławą. Chyba za bardzo uwierzył we własną legendę. A tak naprawdę widać dzisiaj, że jest człowiekiem, który przyszedł znikąd i prawdopodobnie został postawiony przez określonych ludzi na określonym stanowisku. I tak szybko jak przyszedł, tak szybko chyba odejdzie, dlatego że nie wczuł się na tyle mocno w rolę tego lidera, żeby móc wiarygodnie sprawować ten mandat powierzony mu. No i dzisiaj ci sami, którym zależy na rozwoju tego ruchu społecznego, antydemokratycznego, antyrządowego, no będą próbowali go wycofać i wprowadzić kogoś innego na jego miejsce. Przyszłość KOD zależy od jego sponsorów. Jeśli ci uznają, że projekt wyczerpał swoje możliwości, komitet zniknie ze sceny tak nagle, jak się na nim pojawił. To zależy od sponsorów, bo to Mateusz Kijowski być może odwoła swój zarząd, jeżeli sponsorzy i ci, którzy ich stworzyli, zdecydują, że jest potrzebne. Jeżeli nie jest potrzebne, to wezmą kogoś innego. KOD się może rozpaść tylko wtedy, kiedy skończą się pieniądze. W marcu KOD ma wybrać nowego przewodniczącego ruchu. Bardzo możliwe, że do tego czasu na jaw wyjdą kolejne kompromitujące fakty dotyczące Kijowskiego. Jeśli tak się stanie, będzie to oznaczać ostateczny koniec jego politycznej kariery. Rafał Potocki, Telewizja Republika.